Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Na to rzekł do niego Nikodem: Jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to rzekł mu Jezus, Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Moi drodzy, jesteśmy w takim okresie Wielkiej Nocy, kiedy na krzyżu został wywyższony Syn Człowieczy. I na tym krzyżu pokonał szatana, śmierć i przez zmartwychwstanie objawił swoją chwałę, swoją siłę i moc. Pokazał drogę do nowego narodzenia się. Człowiek, który rodzi się razem z Chrystusem przez krzyż, staje się nowym stworzeniem, nowym dzieckiem Bożym. Ale to jest proces. Krzyż to umieranie, krzyż to jakby odcinanie tych wszystkich pępowin związanych z grzechem. I tak jak w biologii, człowiek, który się rodzi, jego ciało, to wydobywane jest z łona matki. Potem jest odcinana pępowina. Podobnie mówi się o psychice, że człowiek, który jest gdzieś tam związany psychicznie ze swoją matką, ma w pewnym momencie odciąć pępowinę psychiczną. Jeżeli tego nie uczyni, może grozić pewne niebezpieczeństwo, że człowiek się nie rozwinie będzie uzależniony od matki, matkę wykończy psychicznie a i sam będzie takim dzieckiem, które ciągle będzie kapryśne, niezadowolone i będzie domagało się, żeby się nim ciągle zajmować, troszczyć, zamiast on zatroszczyć się o swoich rodziców, o rodzinę, o żonę, dzieci, albo odwrotnie też, kiedy kobieta jest zbyt mocno związana ze swoją matką czy ojcem też nie jest w pełni dorosła. A jest, jest też przestrzeń duchowa. I teraz, żeby człowiek miał życie i to życie wieczne, potrzebuje również rodzenia się dla nieba. Znak przyjęcia chrztu świętego jest znakiem właśnie takich narodzin. Znak zanurzenia w wodzie. Baptizo, greckie słowo, które tłumaczymy na polskie słowo chrzcze, znaczy zanurzam, zanurzam w wodzie. Kiedy człowiek jest zanurzony w wodzie i nie ma żadnej maski tlenowej, to po jakimś czasie powinien się utopić. To właśnie oznacza, że nasze grzeszne życie, związane z grzechem, związane z jakąś łącznością, ze złymi duchami, ma być uśmiercone, ma być zabite. I kiedy wydobywamy człowieka, którego chrzcimy z wód, z wody chrzcielnej, oznacza to też. Wydobywanie zwód płodowych. Człowiek wychodzi na zewnątrz. Już nie jest w bezpiecznym środowisku, gdzie może liczyć na swoje siły i siły jakieś takiego otoczenia, bycia bezpiecznym, gdzie nic nie musi robić, ale ma właśnie wejść na drogę, jak to napisał święty Paweł do Tymoteusza, bycia żołnierzem, który bierze udział w trudach i przeciwnościach. Małe dziecko, które siedzi w łonie matki, nie bierze udziału w trudach i przeciwnościach. Jest jakby takie trochę nieobecne, nie interesuje się światem. Natomiast ktoś, kto jest urodzony, jest na tym świecie, chce ten świat przeobrażać, chce go y, st na, jakby stwarzać czy przetwarzać według planu Bożego. Człowiek, który rodzi się na nowo, zaczyna coś dostrzegać. Nikodem, który był wcześniej człowiekiem prawym, człowiekiem, który Poszukiwał odpowiedzi na to, jak mądrze żyć. Sam był nauczycielem Izraela. Nike o demos, znaczy zwycięzca, lud zwycięża. Nike to jest właśnie zwycięstwo. Demos to właśnie lud. I to zwycięstwo tak naprawdę ludu machabejskiego spowodowało, że powstali faryzeusze i wiara w Izraelu została uratowana. Jak wcześniej... Przed powstaniem machabejskim, jakieś 200 lat przed Chrystusem, do Sanhedrynu należało samo, można powiedzieć, sama śmietanka, arystokracja. Dopiero od po tego powstania dołączyli też faryzeusze. Nie tylko byli sedeuceusze, ale też faryzeusze. Faryzeusz to człowiek, który bronił wiary i człowiek, który miał jakąś tożsamość, wiedział, że z jakiego pokolenia się narodził. Natomiast żeby narodzić się z pokolenia Jezusa, trzeba było przyjąć ducha świętego. Duch święty wieje kędy chce. Kiedy napełnia nas duch święty, zaczynamy, jakby być wydobywani z tego takiego ciasnego spojrzenia na świat, gdzie tylko widać liczby, gdzie widać co i za ile, ale zaczynamy widzieć, że jest jakiś sens, że możemy. Widzieć, dokąd zmierza nasze życie. Możemy spojrzeć jeszcze dalej. Jak to w tym yy, takim przysłowiu ugandyjskim, że siedzącym starzec dalej widzi niż stojący młodzieniec. Dlaczego on dalej widzi? Dlatego, że on widzi nie tylko oczyma, ale sercem. Jakby jest już wydobyty z tego świata i patrzy z perspektywy wieczności. Gdzie indziej patrzy na sens. Czy to życie ma sens? Nikodem, jak dowiemy się później z Ewangelii, staje po stronie Jezusa, będzie go bronił. Kiedy pan Jezus był przesłuchiwany przed Sanhedrynem, prawdopodobnie nie powiadomiono Nikodema i w nocy nie przybył na to przesłuchanie. Nikodem potem uczestniczył w pogrzebie. Tradycja przekazała, że stał się męczennikiem, został rzucony przez własny naród. Ponieważ się narodził, ponieważ już nie pasował do tego środowiska, ponieważ był takim znakiem sprzeciwu, człowiek, który rodzi się dla nieba już tutaj na ziemi, jakby ten świat zaczyna go postrzegać, jakby już nie, to nie jest nasz człowiek. Ktoś, kto jest wrogo do nas nastawiony, nie chce myśleć tak, jak my myślimy. Oczywiście człowiek nie jest wrogo nastawiony do ludzi, ale może być tak postrzegany, że jakiś dziwak. Kiedyś słyszałem o takiej opowieści, jak to do pewnego pustelnika przyszedł taki uczeń i mówi tak: Ojcze, jak tutaj zostanę, zamieszkam z tobą, to pewnie będę musiał się wyrzec całego świata. Na to mędrzec, no, ten, ten pustelnik odpowiedział: Nie, chłopcze, jeżeli tak naprawdę będziesz z Jezusem. To nie będziesz musiał się wyrzekać świata, to świat się ciebie wyrzeknie. To będzie znak narodzenia. I rzeczywiście, jeżeli chcemy rzeczywiście żyć Duchem Bożym i dać się poprowadzić Duchowi Świętemu, to z jednej strony będą błogosławieństwa i będzie też owoc Ducha Świętego, którym jest spokój, radość, miłość, cierpliwość, wierność, ale z drugiej strony ze strony świata, wrogo nastawionego do Chrystusa, Spotkamy się z potwierdzeniem, że narodziliśmy się. Może to nie będzie jeszcze takie oczywiste, widoczne, ale po części będzie się to wyrażać w odrzuceniu, nieakceptacji. I to będzie dobry znak. Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Potrzeba nam ciągle prosić o Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha przebaczenia, ale też Ducha prawdy. Prawdy, która wyzwala, która powoduje, że. Rodzimy się na nowo, rodzimy się dla nieba i też nasza ojczyzna potrzebuje tego powtórnego narodzenia, żeby patrzeć na Chrystusa, żeby rzeczywiście Chrystus był królem, Panem i żebyśmy Jemu służyli, żebyśmy nie służyli oczekiwaniom wielkich tego świata, oczekiwaniom tych, którzy są wrogo nastawieni do Chrystusa bo to doprowadzi do kolejnych naszych klęsk. Jeżeli będziemy słuchać Chrystusa, to Chrystus obiecał siostrze Faustynie Kowalskiej, że nasza ojczyzna będzie wywyższona. I my myślę, że chcemy tego wywyższenia, tego Chrystusowego, nie tego naszego, tylko tego, który jest naprawdę Panem, Zbawicielem i wywyższa nas, tak jak sam został wywyższony na krzyżu, może te nasze trudne doświadczenia krzyża, Będą też naszym wywyższeniem. Jak patrzymy na te wszystkie trudne doświadczenia historyczne naszego narodu, ileż to było cierpień, ileż śmierci, niech te wszystkie ofiary, od, które poniósł nasz naród, nie będą na darmo. Niech zamienią się w szczególne Boże Błogosławieństwo. Niech ten Krzyż narodu polskiego zamieni się to błogosławieństwo, abyśmy byli. Zjednoczeni przy tym krzyżu, jak to powiedział, napisał wieszcz Adam Mickiewicz, że tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska będzie Polską, a Polak Polakiem. I w tym krzyżu przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.